Jak było zapowiedziane, tak zostało uczynione. Podczas pierwszego spotkania obu drużyn kobiecych Wiktorii, aglomeracja Wałbrzyska i Szczytu Boguszów podjęta została decyzja o częstych spotkaniach sparingowych w celach treningowych i kontrolnych. Pierwszy mecz, który odbył się w hali wałbrzyskiego Osiru, nie był łaskawy dla zawodniczek Wiktorii i zakończył się wysoką porażką 5-12. Drugi mecz kontrolny zawodniczki Wiktorii zremisowały 2-2 z drugoligowym Szczytem Boguszów Gorce. To zupełnie inny mecz i zupełnie inna organizacja gry, a zatem zupełnie inny wynik końcowy. Bramki dla Wiktorii AW strzeliły Justyna Krajewska i Dagmara Najbuk. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań do rundy wiosennej piłce nożnej w trzeciej lidze kobiet. Dziś za nami kolejny sparing ze Szczytem Boguszów. Mecz zakończył się wynikiem 2-2. Dziewczyny zupełnie inaczej zagrały dzisiaj już na tym parkiecie, mając doświadczenia po turnieju w Grodzisku Wielkopolskim. Mecz wyglądał zupełnie inaczej, była zupełnie inna organizacja gry, inne zaangażowanie i zupełnie inny wynik. Teraz przed naszymi zawodniczkami kolejne mecze sparingowe i towarzyskie turnieje halowej piłki nożnej dziewcząt. W najbliższym czasie wzmagamy nasze zajęcia treningowe poprzez codzienny trening i zaplanowane dalsze gry kontrolne. Między innymi 2 lutego spotkamy się tutaj w Wałbrzyskiej Hali podczas meczu pokazowego ze zwycięzcą turnieju organizowanego w ramach ferii, a już 4 lutego, parę dni później, jedziemy do Boguszowa na turniej w piłce halowej dziewcząt. A tydzień później zostaliśmy zaproszeni przez Szczyt Boguszów do meczu rewanżowego, kolejnego już zresztą w hali w Walimiu. Od poniedziałku, 28 stycznia, drużyna rozpoczęła codzienne treningi w ramach przygotowań do rundy wiosennej w trzeciej lidze kobiet. Zapowiada się więc jeszcze dynamiczniejsza rywalizacja niż w rundzie jesiennej, gdzie Wiktoria jest wiceliderem dolnośląskiej trzeciej ligi kobiet.